Ostatnie miesiące amerykańskiej wojny o niepodległość. 7500 brytyjskich żołnierzy skapitulowało jesienią 1781 roku w Yorktown, nie doczekawszy się obiecanych posiłków, które miały napłynąć z Europy. Rok później w angielskich rękach znajduje się jeszcze kilkunastotysięczne portowe miasto Charleston i pobliska James Island. Wokół tereny kontrolują Amerykanie. Kościuszko walczy w pierwszej linii. Nie jest już inżynierem, dowodzi szwadronem kawalerii i dwiema kompaniami piechoty. Jego placówka jest najbardziej wysunięta względem pozycji brytyjskich. 14 listopada dochodzi do ostatniej potyczki w czasie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Nocą Kościuszko przeprawia się na James Island. Uprowadza spod nosa Anglików sześćdziesiąt koni, organizuje zasadzki, przerywali nieobronne, nieustannie dręczy i nęka wroga. Kościuszko odpowiada za prace wywiadowcze zbiera informacje od szpiegów działających w portowym mieście. Przyjmuje bezpośrednie raporty od agentów W, P i X, analizuje i przekazuje do sztabu armii Południe. Polski dowódca próbuje przełamać brytyjski opór głodem, kontroluje linie zaopatrzenia, rekwiruje dostawy żywności w drodze do miasta. Pewnej nocy uprowadza stado tysiąca sztuk bydła. Innym razem oddaje pod sąd polowy kwatermistrza armii rebeliantów, który sprzedawał żywność wrogom. 14 listopada dochodzi do ostatniej potyczki w czasie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Nocą Kościuszko przeprawia się na James Island. O świcie Amerykanie z zaskoczenia atakują Brytyjczyków. Walka jest zawzięta. Giną dwaj oficerowie towarzyszący Kościuszce on sam ma przestrzelony płaszcz w czterech miejscach. A jedna kula rozrywa mu trzymany w ręku szponton. Amerykanie się wycofują w momencie, gdy dochodzą brytyjskie posiłki. Przez kolejny miesiąc nikt już z nikim nie walczy. Negocjowany jest traktat pokojowy. 14 grudnia 1782 roku południowa armia zajmuje Charleston.